roku obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Dla każdego z nas jest na pewno wzorem, autorytetem do naśladowania. Zarówno jako kapłan, jako człowiek, papież udowodnił, że świętość jest możliwa nawet w dzisiejszych niełatwych, trudnych czasach. Jest on dla mnie mentorem duchowym, który pozostawił tak wiele listów, adhortacji, encyklik, z których i korzystam, wypełniając testament papieża Jana Pawła II. Pamiętam, jak papież siadał w konfesjonale Wielki Piątek, jak pielgrzymując do Ziemi Świętej zatrzymał się, wyjął brewiarz, zaczął się modlić. Samochody stanęły, dziennikarze zatrzymali się, życie stanęło, a papież się modlił. Słusznie mówi się o papieżu, że nie był człowiekiem modlitwy, ale był modlitwą. Papież jest dla mnie wzorem naśladowania na wielu płaszczyznach etycznej, duchowej, kapłańskiej, intelektualnej i sportowej. Kiedyś na pytanie, co nie wypada kardynałowi, odpowiedział, co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach. Jego poczucie humoru. Tłumy kochały go, bo był tak bardzo ludzki. Płakał z płaczącymi, uśmiechał się z radującymi. Potrafił pozdrowić chorych tą swoją laską, na której się podpierał. Jan Paweł II był świętym, którego trzeba naśladować, co dzisiaj nie jest łatwe, ale warto spróbować. W dość nietypowej scenerii, ale zawsze, odkąd pamiętam i sięgam wstecz pamięcią, wizerunek Ojca Świętego towarzyszył mi od najmłodszych lat, kiedy to szukałam dla siebie jakiegoś dału i wzorca do naśladowania. Posłaniec miłości, tomik wierszy, który towarzyszy mi często w podróży i przypomina mi. I te wszystkie jego piękne słowa, wypowiedzi, szczególnie te, które zwracają nam uwagę na to, że mamy walczyć o swoją tożsamość i mamy być jej wierni. Posłaniec miłości, taki był Ojciec Święty i odkąd go pamiętam, pierwszy raz spotkałam w Nowym Targu, kiedy miałam 16 lat i stąd też mam własnoręcznie podpisane przez niego błogosławieństwo, które do dzisiaj trzymam jak relikwie, schowane daleko, daleko w szafie. Później to już było spotkanie z Ojcem Świętym na gliwickim lotnisku i na długo w pamięci pozostanie mi widok tej pięknej białej szaty na tle zielonej murawy. I taki zawsze będzie dla mnie posłaniec miłości. Będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie lub zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi. Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany. Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł. Wylękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Czujesz się samotny? To staraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. Czuję, do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi o mocnych sercach, którzy w pokorze służą i miłują, a nie złą rzeczą. I błogosławieństwem zimy zdobywają. Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Kocha się naprawdę i do końca. Wówczas, gdy kocha się na zawsze, w radości, w smutku, na dobry czy na zły los. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg. Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować. Święty Jan Paweł. Brońmy się przed pozorami miłości. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Wina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny i dla narodu. Nigdy nie odrzucajcie tego daru Boga. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest. Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II. Thank you.
nad brzegiem. Dziś jesteś już ojcem tam w niebie. W twych słowach ukryta jest droga. To ona prowadzi do Boga. Góralu, Ojcze Święty nasz, dziś Ci śpiewa cały świat, na sto lat, na sto lat. Na 100 lat, na 100 lat.